Po tygodniach wyczekiwań i 4 dniach prac montażowych możemy go oglądać w pełnej krasie. Nowa figura w Parku Wrocławskim to Quetzalcoatl, naturalnych rozmiarów, który jest przedstawicielem pterozaurów. Jest to największe zwierzę, jakie kiedykolwiek chodziło po ziemi, tak twierdzą wszyscy badacze. I największy przedstawiciel pterozaurów. Bo tu do tej grupy zalicza się według aktualnego stanu wiedzy około 120 gatunków. Od najmniejszych wielkości wróbla, aż po właśnie wielkości Quetzalcoatla, który dla porównania, dla wyobraźni, no jest większy niż myśliwiec F-16. Figura kawałek po kawałku powstała w nieco ponad 2 miesiące, zaś jej montaż trwał 40 godzin. Efekt finalny jest naprawdę imponujący, choć wcale nie był to projekt łatwy w realizacji. Oj, było wyzwanie na pewno. Kształt jest dosyć nietypowy. Nie jest to zwarta bryła, prawda, gdzieś z niskim środkiem czy ciężkości, tylko ciężka głowa na wysokiej, długiej, chudej szyi. Także było to dla nas wyzwanie. Mierzący 11 metrów olbrzym jest widoczny z daleka i robi duże wrażenie zarówno na starszych, jak i młodszych odwiedzających Park Wrocławski. No spory, duży. Podoba się, wielkością chociażby. A zna pan nazwę tego zwierza? Przeczytaliśmy przed chwilą, ale wcześniej nie znałem, a dużo dinozaurów znamy. Dzisiaj właśnie przyjechaliśmy, bo syn ma urodziny i dowiedzieliśmy się tu na miejscu, bo jesteśmy z Wołowa, że jest nowa figura i jesteśmy zachwyceni. Taka niespodzianka dla Kaziczka. Piękny, pięknie się prezentuje. Oglądaliśmy go już z tamtej strony, teraz oglądamy z drugiej. I wrażenia super, mega. Jak ci się podoba ta figura wielka, która tu właśnie przed chwilką się pojawiła? Wszystko mi się podoba. Podoba mi się, jest nowa, fajna i bardzo duża. Quetzalcoatl. Nazwa jest dość trudna, jednak zobaczenie tego olbrzyma jest bardzo proste. Wystarczy odwiedzić Park Wrocławski, gdzie od dziś między innymi Quetzalcoatl jest dostępny dla odwiedzających. W planach są już kolejne figury. No jak Państwo zajrzą do broszury, to tam już są zapowiedzi 2 kolejnych atrakcji, także nie zatrzymujemy się. Cały czas jest co pokazywać, jest co uzupełniać. Szlak dinozaurów wraz z pojawieniem się nowej figury zmienił swą nazwę na Szlak Zwierząt Wymarłych. Broszury, w których można zobaczyć wszystkie okazy, są dostępne na terenie parku, który niezmiennie jest otwarty przez cały tydzień dla wszystkich odwiedzających. Wstęp jest bezpłatny.